Dzień dobry Państwu. Miło mi przywitać Państwa na otwarciu wystawy plakatu, która jest drugą odsłoną wystaw w ogóle plakatu w mojej galerii. Cieszę się tym bardziej, że wiele wskazuje na to, iż plakat na stałe wejdzie jako cykliczne imprezy do kalendarium Galerii Schody i będzie prezentowany jeszcze niejednokrotnie. Mam przyjemność obok siebie gościć profesora Leszka Żydowskiego oraz Włodka Orła. Leszek Żydowski jest autorem wszystkich plakatów, które tutaj Państwo mogą podziwiać. Natomiast Włodek Orzeł jest osobą, dzięki której te plakaty tutaj zaistniały. A z Włodkiem otworzyliśmy w naszych umysłach najpierw, a później w praktyce cykl z jego zbiorów i te oto prezentujemy. Ja oddam panu głos, bo to będzie najprościej. Ja najmniej o plakacie, a pan dużo, dużo więcej. To Włodek powie coś takiego. No to jest już druga odsłona. Pokazywaliśmy dokładnie rok temu pracę profesora Mieczysława Wasilewskiego. I teraz z okazji Biennale pokazujemy pracę pana Leszka Żydowskiego. Nie wiemy jeszcze co dalej, ale coś pewnie równie ciekawego wymyślimy. Pan Leszek Żydowski pomógł mi trochę, bo nadesłał kilka plakatów, czy kilkanaście, których ja nie miałem w swoim zbiorze, a które potem dokonałem jakiegoś wyboru. Oczywiście one tutaj się znalazły i myślę, że charakteryzują to, co obrazuje pan Leszek Żebrowski, co u niego w głowie powstaje i potem przelewa to jakoś na papier. No są to dosyć ostre plakaty, ale myślę, że bardzo ciekawe, chyba pasują do naszego XXI wieku. Bardzo proszę. No jestem plakaciarzem, zrobiłem już około 300. No ponad 350 plakatów. Mieszkam w Szczecinie i we wsi Szelków Nowy, to się jak jedzie na Zielone Płuca Polski, za Półtuskiem. Moje plakaty praktycznie opierają się na portrecie. To jest taki stary numer Polskiej Szkoły Plakatu, gdzie plakaciści przyciągają za pomocą twarzy, wizerunku. No to trochę brzmi górnolotnie, ale malować duszę, malować psychikę, malować różne stany świadomości, rozpacz, żal, jakieś uduchowienie i tak dalej. No, może do kogoś to docierać, do innych nie. Te plakaty w ogóle są jakby nieostre, ale w tych czasach, gdy na przerwie kobitki się uśmiechają z tych różnych billboardów, to czasami na takie rzeczy można inaczej spojrzeć, ponieważ w życiu zdarzają się także tragedie, nie jest to jakaś taka super radość. No, plakat jest jak blues, on nigdy nie zginie, ma swoją jakąś specyfikę. Jestem znany z tego, że w latach, kiedy nie było pieniążków na kulturę, zacząłem drukować plakaty monochromatyczne w jednym kolorze czarnym. Polegało to na malowaniu bezpośrednio na blasze offsetowej. Ja nie będę wchodził w szczegóły, my się tu nie znamy na tym, ale to jest taka blacha, która się wkłada w maszynę. Ja bezpośrednio na niej rysowałem aerografem, tam jakoś szpilkę określiłem rękoma. Także w sumie te czarno-białe plakaty, to one mają urok litografii. To jest jakby grafika warsztatowa. No potem już zaczęło mi się dobrze powodzić i weszłem w kolor. I trochę żałuję, bo coś z tego czarnego, wracam trochę do tych czarnych plakatów, bo w nich można więcej powiedzieć o człowieku. No mieszkam w Szczecinie. W Szczecinie trudno jest robić plakat niż w Warszawie. Ja mam większe kontakty z Berlinem, z Ameryką. Także to jest jedna z pierwszych moich wystaw w centrum jakby w Warszawie, bo robię bardzo dużo wystaw. Kto wie, czy z plakacistów nie najwięcej. Na przykład miałem wystawę w Wołominie, w Ząbkach. Gdzie jeszcze tam? W Markach właśnie. Bardzo. Tam się spotkałem z bardzo sympatycznym człowiekiem, no świętej pamięci, Sylwestrem Marzochem. Plakat w ogóle, muszę wam powiedzieć, to pchają fascynaci, którzy
zbierają, potem organizują wystawy i to się kręci. Dużo wystaw na zachodzie i ludzie uważają, że plakat jest jakby polską sztuką. Myślę, Polacy jakby się specjalizują w tym. Oni nie chcą naszych instalacji, naszych różnych innych rzeczy. Ja nic nie mam przeciwko instalacjom i różnych rzeczach, ale przy plakacie polskim wszyscy stoją na baczność. I szkoda, że jest tak mało propagowany, ponieważ jest to świetny ambasador naszej kultury na świecie. Naprawdę. To ostatnio miałem wystawę w Teksasie, w Austin. Akurat jeżeli była tam taki zamach, który leciał w domu, wszystko się rozwaliło. No mniejsza, w każdym razie zapraszam Państwa na spojrzenie na ten plakat tak troszeczkę po cichu, osobiście. No i cieszę się, że rzeczywiście chciałem podziękować organizatorom, że te plakaty trochę pojawiają dzięki Tobie i że stały się takiej fajnej kameralnej atmosferze. Zapraszam na lampki.